Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Jego Magnificencja Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Szanowni Państwo, rozpoczynamy inaugurację roku akademickiego 2021 na 2022. Sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wprowadzić. Uroczystość rozpoczniemy odśpiewaniem hymnu państwowego. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zawołałem trzeba. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Zawołaj się nowym, złączym się z narodem. Po hymnie. Szanowni Państwo, proszę usiąść. Chciałbym zaznaczyć, że nasza uroczystość jest transmitowana na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów społecznościowych uczelni. Zachęcam jej do jej udostępnienia na swoich profilach. Proszę o zabranie głosu panią prorektor dr Dorotę Dejniak. Chciałam serdecznie powitać wszystkie osoby, które zaszczyciły nas w dniu dzisiejszym swoim przybyciem. W imieniu wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, pan Marcin Zaborniak, pani marszałek województwa podkarpackiego, pani Anna Huk, w imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Krzana, dyrektor biura, pani Monika Romaniec. Pan starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Archiprezbiter jarosławski ksiądz prałat Andrzej Surowiec. Wójt gminy Jarosław pani Elżbieta Grunt. W imieniu burmistrza miasta Jarosław pani Magdalena Kapusta. Wójt gminy Chłopice pan Andrzej Homa. Rektor Uniwersytetu Preszowskiego profesor doktor habilitowany Peter Konia. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu doktor habilitowany inżynier Mariusz Cygnar. Prorektor do spraw studenckich Politechniki Rzeszowskiej, profesor doktor habilitowany Grzegorz Ostasz.
prorektor Uniwersytetu Preszowskiego, profesor uczelniany, doktor habilitowany Peter Adamisin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor habilitowany Wojciech Otrębski, komendant Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Krzysztof Kowal, komendant Policji w Jarosławiu, nadkomisarz Jan Wojtowicz. W imieniu komendanta podpułkownika Roberta Bajorskiego z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu, major Marek Giec. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imieniem Ojca Pio w Przemyślu, pani Barbara Stawarz. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, pani Jolanta Moskwa. Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem księdza Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, ksiądz dr Leszek Przybylski. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Agnieszka Kruba-Nieckarz. Dyrektor Banku PKO w Jarosławiu, pani Jolanta Jasiewicz. Wiceprzewodnicząca zarządu koła Psoni w Jarosławiu, pani Katarzyna Lepszy. Prezes spółki EkoStruk, pan Zbigniew Możdżeń. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, Franciszek Gołąb. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, pani Anita Drążek. Prezes Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku, pan Marian Janusz. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku, pani Józefa Tomków. Członek Rady Biznesu przy PWSTE, Bogdan Rygiel. Członek Rady Biznesu przy PWSTE Daniel Salabura. Członek Rady Biznesu przy PWSTE pan Tomasz Legeny. Witam bardzo serdecznie wszystkich pracowników, studentów oraz tych, którzy oglądają nas na żywo w internecie. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu Jego Magnificencję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, profesora uczelnianego doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana. Szanowni Państwo, drodzy goście dzisiejszej uroczystości, według tytułów, godności i piastowanych stanowisk, Wysoki Senacie, Szanowna Rado Uczelni, koleżanki i koledzy, droga młodzieży akademicka, Szanowni Państwo, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem internetu. Na wstępie chciałbym podziękować naszemu duszpasterzowi księdzu Łukaszowi Szydełko, księdzu archipresbiterowi doktorowi Andrzejowi Surowcowi i księdzu doktorowi Leszkowi Przybylskiemu za sprawowanie ofiary mszy świętej w intencji naszej uczelni, w intencji nowego roku akademickiego. Serdeczne Bóg zapłać. Zgodnie z tradycją zebraliśmy się dzisiaj, aby uroczyście uczcić otwarcie nowego roku akademickiego w jarosławskiej Alma Mater. Uroczystość ta po raz kolejny będzie miała niestety odmienny charakter, dużo skromniejszy i tak jak w ubiegłym roku musimy zachować reżim sanitarny, stąd też wielu gości będzie mogło jedynie oglądać tą uroczystość poprzez internet, ale bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy przybyli do nas i którzy są dzisiaj w tym uroczystym dniu razem z nami. A jest to już 23. taka inauguracja na naszej uczelni, czyli można powiedzieć, że wchodzimy w wiek no już taki dosyć mocno zaawansowany, jeśli chodzi o wiek instytucji oczywiście.
Natomiast gdybyśmy porównali do wieku człowieka, no to jesteśmy w okresie młodzieńczym. Ale ten wiek, ten okres ma swoje oczywiście plusy i minusy. Niemniej jednak jest to z pewnością okres, kiedy człowiek się bardzo dynamicznie rozwija, kreśli przed sobą pewne plany życiowe, które również chce w przyszłości zrealizować. Tak też i my czynimy. Z pewnością będzie to rok bardzo wytężonej pracy, kolejny rok w trudnych warunkach pandemicznych, rok, który będzie nas kosztował bardzo wiele wysiłku, ale również, mam nadzieję, przyniesie nam dużo satysfakcji z naszej pracy. No najlepszą nagrodą dla nas to są oczywiście nasi absolwenci, którzy uzyskują wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, studiując w murach naszej uczelni i zdobywają pracę, rozwijają się, działają na rzecz społeczności lokalnej, działają na rzecz naszej ojczyzny. I tak naprawdę to jest największa nagroda za nasz trud, który poświęcamy kształtowanie młodych ludzi w pomoc przy procesie zdobywania wiedzy. Na ten trud składa się praca bardzo wielu osób. Niestety, jak co roku, muszę przypomnieć tych, których już nie ma wśród nas, którzy odeszli na zawsze, a w ubiegłym roku odszedł od nas pan długoletni pracownik, pan Edward Mazur, pan Marian Białoskórski, pracownik dydaktyczny w latach 2005-2007 oraz student, pan Mariusz Mróz, student drugiego roku pielęgniarstwa. Prosiłbym o powstanie i uczczenie pamięci tych osób minutą ciszy. Dziękuję. Pozwólcie Państwo, że najpierw zwrócę się do tych, którzy są najważniejsi na każdej uczelni, którzy są bohaterami tak naprawdę dzisiejszego dnia, a mianowicie do studentów, zwłaszcza studentów pierwszego roku. Pragnę szczególnie ciepłe słowa skierować do was, do tych właśnie osób, które rozpoczynają dzisiaj studia. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że wybraliście naszą uczelnię jako miejsce, w którym będziecie zdobywać przez najbliższe lata wiedzę i umiejętności, a my ze swojej strony zrobimy wszystko, aby sprostać waszym oczekiwaniom. Drodzy studenci, uczelnia istnieje po to, aby pomóc wam w zdobywaniu wiedzy. Ja celowo używam tutaj słowa zdobywaniu, a nie przekazywaniu, dlatego że z tym słowem zdobywać wiąże się pewien wysiłek, pewna praca, trud, który musicie włożyć z własnej strony, aby tą wiedzę właśnie zdobyć. To nie jest, czasami używamy tego sformułowania przekazać wiedzę. Przekazać to słowo bardziej odpowiada rzeczom materialnym, które możemy przekazać jakimś przedmiotom. Natomiast wiedza się zdobywa i to jest okupione naprawdę bardzo ciężką pracą. Ale wierzę, że jesteście przygotowani do tego. Wierzę, że sprostacie pewnym wymogom życia akademickiego i będziecie po ukończeniu tych studiów mogli powiedzieć, że ten czas wykorzystaliście w 100%, że nie był to czas marnowany, że ubogaciliście własne wnętrze, że zdobyliście kwalifikacje, które będą tak naprawdę waszym kapitałem. I to kapitałem, który trudno jest porównać do czegokolwiek innego. Rzeczy materialne przemijają, trendy kulturowe bardzo szybko przemijają. To, co w tej chwili obserwujemy w życiu kulturalnym na przykład, społecznym, różnego rodzaju właśnie mody, nowinki, to jest na chwilę. To wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. Ta rzeczywistość płynie. Natomiast jeśli zdobędziecie wiedzę, ale przede wszystkim mądrość życiową, bo ta jest ważniejsza nawet niż wiedza. To będzie wasz kapitał, który zostanie wam do końca życia i zawsze będzie wam pomocny. Szanowni Państwo, pamiętajcie również, że czas studiów to nie jest tylko i wyłącznie nauka.
z jednej strony jest to najpiękniejszy okres w waszym życiu, wtedy, kiedy jesteście młodzi, tak jak zresztą nasza uczelnia. Okres, kiedy będziecie zawierać przyjaźnie, które bardzo często trwają do końca życia. Być może poznacie partnerów życiowych, żony, mężów, czego wam oczywiście serdecznie życzę. Ale to też czas, kiedy można rozwijać swoje pasje. Kiedy możecie uczestniczyć w różnego rodzaju kołach naukowych. Możecie uczestniczyć w życiu sportowym, w życiu artystycznym. Możecie funkcjonować w ramach duszpasterstwa akademickiego. To wszystko oferuje nam wam nasza uczelnia. I korzystajcie z tego państwo, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ten czas jest czasem wyjątkowym. I jak zresztą w czasie homilii nasz duszpasterz mówił, trzeba ciężko pracować, trzeba się rozwijać, ale też trzeba właśnie umieć ten czas wykorzystać na własny rozwój. Pamiętajcie również, że nie tylko jest istotną rzeczą w życiu, żeby być dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, ale również bardzo ważną rzeczą jest, aby być dobrym i wrażliwym człowiekiem. I tutaj nawiążę do naszego patrona, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który właśnie uczył, jak być dobrym człowiekiem, jak być wrażliwym człowiekiem na potrzeby bliźniego. To jest niezwykle ważne. Czasami idziemy zbyt bardzo w kierunku techniki, w kierunku takiego dehumanizowania nauki. Moim zdaniem nasz patron zobowiązuje nas do czegoś, zarówno nas, nauczycieli akademickich, jak i również studentów. My musimy jednocześnie posiadać takie dwa mocne fundamenty. Z jednej strony niech to będzie wiedza i kwalifikacje, doświadczenie zdobyte chociażby w trakcie praktyk zawodowych, ale z drugiej strony bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, bo łatwo zauważyć te tendencje w dzisiejszym świecie, że czasami wybieramy tylko jeden fundament, o tym drugim niestety bardzo często się zapomina. Szanowni Państwo, drodzy studenci, do Waszej dyspozycji jest cały wachlarz przeróżnego rodzaju pomocy materialnej, są to stypendia, są to zapomogi, prężnie działający również ośrodek doradztwa psychologicznego, zwłaszcza w czasach pandemii, który jest niezwykle istotny. Z tego wszystkiego oczywiście zachęcam, abyście Państwo korzystali. Jesteśmy po to, aby Wam pomagać. I tak na stypendia otrzymaliśmy dotację w wysokości 7 milionów 124 tysięcy złotych. To jest dużo więcej niż w ubiegłym roku. Dlatego dysponujemy środkami, które są tylko i wyłącznie przeznaczone właśnie na pomoc dla was. Jeśli znajdujecie się w potrzebie, jeśli wasza sytuacja materialna być może uległa pogorszeniu, nie bójcie się prosić o tą pomoc. Bo tak naprawdę ta pomoc wam się po prostu należy. To są pieniądze, które otrzymujemy z ministerstwa i te pieniądze są dla was. Szanowni Państwo, posłużę się jeszcze pewną maksymą. Maksymą, która została wypowiedziana przez wielkiego filozofa Immanuela Kanta, który żył pod koniec doby oświecenia. Całe życie praktycznie spędził w jednym mieście, w Królewcu, ale który wypowiedział następujące słowa w postaci pewnej zachęty. Powiedział, żebyśmy mieli odwagę posługiwania się własnym umysłem. To słynne sapere aude, a maksyma łacińska. Miejmy odwagę posługiwać się własnym umysłem. To był okres, kiedy ludzkość wychodziła z pewnego innego okresu, takiego dzieciństwa, kiedy człowiek zaczął odkrywać rzeczywistość, odkrywać kosmos, odkrywać to wszystko, co nas otacza. Rozwijała się dynamicznie nauka, rozwijała się technika, ale właśnie dzięki temu, że ludzie zaczęli używać własnego umysłu, zaczęli bazować na tym wielkim potencjale, który tak naprawdę każdy z nas posiada. Chciałbym, aby studia w naszej uczelni wyzwoliły właśnie w Państwu taką samodzielność myślenia, żebyście w przyszłości być może zastąpili nas tutaj na tej uczelni w roli nauczycieli akademickich, abyście tworzyli tą nową rzeczywistość
i aby dzięki wam nasz region, Polska mogła się rozwijać, bo tak naprawdę bardzo nam potrzeba ludzi wykształconych, ludzi, którzy właśnie potrafią samodzielnie myśleć. I pamiętajcie o tej maksymie, sapere aude, którą wypowiedział Immanuel Kant, ale która jest ciągle niezwykle aktualna. Nasza uczelnia musi się dostosowywać w sposób bardzo dynamiczny do nowych warunków funkcjonowania. Musimy zrobić wszystko, aby sprostać tym wymogom współczesności. I to nie tylko chodzi tutaj o tę sytuację pandemiczną, ale też łatwo można zaobserwować taką tendencję, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy bardzo często po skończeniu szkoły średniej już nie myślą o dalszej nauce, nie myślą właśnie o tym trudzie, nie myślą o ciężkiej pracy, nie myślą o tym zdobywaniu wiedzy, tylko wybierają inne drogi życiowe. Nie jest to oczywiście to złe, ale pamiętajcie państwo, że ten okres w życiu jest szczególnie ważny, bo teraz macie bardzo dużo energii, bardzo dużo siły. Później być może już nie będziecie chcieli wracać w mury uczelni, nie będziecie chcieli ponosić tego trudu nauki. A niestety ta tendencja nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie jest bardzo widoczna. Coraz mniej młodych ludzi jednak podejmuje studia na uczelniach wyższych. Ale tych, którzy zaczęli te studia, chciałbym zapewnić, że tak naprawdę nie ma właśnie lepszej inwestycji we własny rozwój. W świecie, gdzie niestety autorytetami stają się często różnego rodzaju influencerzy, gwiazdy portali społecznościowych, a społeczeństwo jest bardzo często manipulowane przez wielkie korporacje, którym tak naprawdę zależy tylko, aby sprzedać swoje produkty, czy też specjalistów od socjotechniki, tak naprawdę wiedza jest i będzie najcenniejszą rzeczą, którą każdy człowiek ze sobą powinien wynieść właśnie z murów uczelni. Pamiętajcie, szanowni państwo, o tym, to jest rzecz niezwykle istotna. Szanowni goście dzisiejszej uroczystości, jako dynamiczna, nowoczesna uczelnia publiczna z ugruntowaną pozycją wśród innych szkół wyższych kształcimy młodzież na 18 kierunkach bezpłatnych. Kierunka dodam tutaj, bo jesteśmy uczelnią państwową, na 18 kierunkach studiów, z czego aż 7 stanowią kierunki inżynierskie. W swojej ofercie posiadamy studia magisterskie na 7 kierunkach, w tym jednolite studia magisterskie na 2 kierunkach. Aktualnie kształcimy w murach naszej uczelni ponad 2,5 tysiąca studentów. Ciągle poszerzamy naszą ofertę studiów. Ruszyły jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Otwieramy nowe studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. Jedną rzeczą, o której chciałem tutaj powiedzieć, to są studia podyplomowe cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji, które organizujemy wraz z firmą Exator. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że taka duża i znacząca firma z nami współpracuje. Dlatego bardzo się z tego cieszę, że te studia u nas podyplomowe powstały. Ogółem od 1998 roku mury naszej uczelni opuściło już ponad 23 600 absolwentów. Jesteśmy również jednym z większych pracodawców w naszym regionie. Nasza uczelnia zatrudnia łącznie 353 pracowników, z czego 222 osoby to nauczyciele akademiccy, w tym 17 profesorów tytularnych, 29 doktorów habilitowanych, 100 doktorów, 76 magistrów. Uczelnia zatrudnia również 131 pracowników administracji i obsługi. Szanowni państwo, Wysoki Senacie wraz z Radą Uczelni, szanowni państwo prorektorzy, dyrektorzy instytutów i zastępcy, kierownicy jednostek międzyinstytutowych, panie kanclerzu, pani kwestor, kierownicy poszczególnych działów. Serdecznie dziękuję wam za waszą pracę i poświęcenie w tym jakże trudnym czasie pandemii, kiedy to w ubiegłym roku podczas zaledwie kilku dni musieliśmy przejść od klasycznego
modelu prowadzenia zajęć do nauki zdalnej. Dzięki waszej pracy, dzięki waszemu poświęceniu nam się to udało. Jestem z was bardzo dumny. Tak naprawdę chciałbym każdemu podziękować indywidualnie, ale niestety ze względu na ograniczony czas tej dzisiejszej uroczystości pozwólcie państwo, że podziękuję wam niejako zbiorowo. To była wielka praca, wielki wysiłek. Nigdy dotąd w historii uczelni nie zmierzyliśmy się z takim wyzwaniem, a państwo sprostaliście tym oczekiwaniom, tym wymaganiom. Jestem naprawdę bardzo waszą pracą usatysfakcjonowany. Dziękuję bardzo. Chciałbym również w tym momencie podziękować kadrze dydaktycznej, pracownikom biblioteki, archiwum, pracownikom administracyjnym, nie tylko za pracę w tym takim wymagającym bardzo okresie, ale taką również codzienną pracę, ten codzienny znój, który bardzo często jest niedostrzegany, bo gdyby właśnie nie to, że każdy z nas ma swoje miejsce, każdy z nas wie, co ma robić, ta uczelnia pewnie by nie funkcjonowała tak sprawnie, jak funkcjonuje. Liczę na to, że dalej będziecie ciężko pracować dla naszej Alma Mater i że ten rok akademicki również upłynie dla nas pomyślnie, a ta praca będzie wam sprawiała satysfakcję. Jeszcze raz serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Gdybyśmy użyli pewnej metafory i uczelnię porównali do okrętu, to z pewnością byśmy zauważyli, że ten okręt niestety, ale musi się zmagać z niepogodą, ze sztormem, z bardzo burzliwym morzem. Taki przyszedł czas. Z jednej strony niż demograficzny, z drugiej strony pandemia. Wszystko to powoduje, że coraz trudniej jest żeglować, coraz mniej jest tych spokojnych wód. Ale żaden statek nie jest budowany po to, aby stać w porcie. My również powinniśmy pamiętać, że musimy wypłynąć na szerokie wody, czasami pewnie nieznane, czasami również z pewną obawą, z pewnym lękiem. Musimy szukać nowych kierunków rozwoju do naszej uczelni, tworzyć nowe kierunki, robić wszystko, abyśmy utrzymali się na wodzie, abyśmy mogli dalej się rozwijać. Gwarancją tego jest przede wszystkim załoga każdego okrętu, czyli państwo. Gwarancją tego są studenci, którzy tak licznie do nas przybywają. W tym roku mamy ponad 1100 studentów na pierwszym roku. To jest bardzo dużo. Bardzo się z tego cieszę. Ale pamiętajcie, że od każdego z was zależy to, czy ten okręt dopłynie kiedyś do portu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy już spokojni, że jesteśmy na tyle silni i na tyle zbudowani, unowocześnieni, że możemy myśleć spokojnie o przyszłości. Uważam, że czeka nas wiele pracy i mam nadzieję, że tej pracy i tym wymogom sprostamy. Szanowni państwo, w tym miejscu chciałbym przedstawić właśnie kilka takich planów i dokonań. Z jednej strony to, co zrobiliśmy, z drugiej strony to, co planujemy. W roku akademickim 2020-2021 uczelnia kończyła wiele z zakontraktowanych w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 projektów na łączną kwotę 41 milionów złotych. To jest bardzo dużo. Zakończyliśmy wyposażanie auli biblioteki oraz budynku Centrum Kultury Akademickiej, to jest właśnie ten budynek, w którym się znajdujemy, wysokiej jakości urządzenia audio i wideo. Przy jednoczesnej modernizacji serwerowni. Te serwery to są bardzo nowoczesne urządzenia, które nie tylko służą oczywiście tutaj pracownikom, ale też będą służyć naszym studentom, ponieważ zostały one wyposażone w pewien klaster obliczeniowy, który będzie na przykład pomocny dla naszych studentów chociażby przy prowadzeniu badań, przy pisaniu prac, czy to licencjackich, inżynierskich, czy magisterskich. Ukończyliśmy instalację wysokospecjalistycznych urządzeń do laboratoriów związanych z geodezją i kartografią. Powstało laboratorium skaningu lidarowego, metrologii geodezyjnej, powstało laboratorium geoinformatyczne.
Jak również uczelnia wzbogaciła się o nowe laboratorium fizyczne. Rozwijamy kierunek logistyka i spedycja. Tutaj powstało nowe laboratorium, w którym studenci będą mieć szansę nauki praktycznego wykorzystania specjalistycznych systemów. Aktualnie rozpoczęliśmy również procedurę zamówienia nowego laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych i automatyzacji budynku. Szanowni Państwo, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej uczelnia wdraża obecnie nowe systemy finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe oraz związane z obiegiem dokumentów i elektronizacją większości procesów, dzięki czemu znacznie wzrośnie jakość świadczonych przez nas usług edukacyjnych. Uczelnia przeznaczyła bardzo duże środki finansowe na minimalizację zagrożeń związanych właśnie z pandemią COVID-19. Zakończony został remont domu studenckiego Wiktoria, dostosowujący pomieszczenia sanitarne do wymogów higienicznych, jak również zainstalowany został w akademiku automatyczny system pomiaru temperatury. Wszystko to oczywiście w trosce o zdrowie studentów i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie w uczelni prowadzone są 3 projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, oferujące szereg szkoleń i innych działań podnoszących kompetencje studentów i dostosowujących do wymogów stawianych przez rynek pracy. W tym trudnym okresie pandemicznym realizowane są również działania dla naszych najmłodszych studentów, a więc uczestników Uniwersytetu Dziecięcego, którzy otrzymali bogatą ofertę zajęć online, a także możliwość uczestnictwa w pikniku naukowym współorganizowanym przez Centrum Naukowe Kopernik. Aktualnie uczelnia przygotowuje projekty do absorpcji środków z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Stawiamy również na ekologię. Widać to już tutaj na budynku hali sportowej. Na dachu jest taka mini farma fotowoltaiczna, ale przygotowujemy się do budowy dużej farmy fotowoltaicznej, która pozwoliłaby nam wykorzystać energię do zasilania wszystkich budynków na uczelni i, że tak powiem, to ta produkcja energii by nam teoretycznie powinna nam wystarczyć na zaspokojenie naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. No jesteśmy też, wprowadziliśmy pewien nowy zwyczaj akademicki. Co roku będziemy sadzić jedno drzewo maturzystów, które będzie z jednej strony przypominało o tym, że tak naprawdę to zależymy w dużej mierze od szkół średnich, które kształcą właśnie swoich absolwentów, maturzystów, którzy wybierają później nasze uczelnie, ale z drugiej strony będzie przypominało to, że no, żyjemy w czasach, kiedy niestety, ale trzeba dbać o przyrodę, trzeba dbać o ekologię. Tak, żebyśmy się nie podusili w przyszłości, bo miasto Jarosław nie należy do miast o najczystszym powietrzu. Świadczą o tym chociażby rankingi, które czasu do czasu pojawiają się w mediach. I to jest chociażby taki drobny gest z naszej strony. Niech to drzewo troszeczkę też oczyszcza powietrze w Jarosławiu, tego smogu. A mam nadzieję, że miasto oczywiście sobie z tym poradzi doskonale w przyszłości. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tych wartościach, jakie niesie ze sobą troska o przyrodę. O tym mówiłem chociażby na ostatniej inauguracji, cytując słowa papieża Benedykta XVI, któremu bardzo również na tym zależy. Szanowni Państwo, w minionym roku akademickim w dalszym ciągu prowadzimy współpracę z innymi uczelniami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Możemy się pochwalić, że mamy bardzo dużą liczbę mobilności zagranicznych. Nasi naukowcy, nasi dydaktycy wyjeżdżają do Hiszpanii, Białorusi, Turcji, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy. Przyjmowaliśmy oczywiście również gości z tych krajów. Dział współpracy międzynarodowej pozyskał środki finansowe dla uczelni w wysokości ponad 200 tysięcy euro, które są właśnie dedykowane na wyjazdy zagraniczne naszych studentów. I korzystajcie Państwo z tej możliwości, tutaj zwracam się do studentów, bo tak naprawdę to bardzo mocno ubogaca. Poznać to, jak się żyje, jak się studiuje w innych krajach,
jest rzeczą niezwykle istotną. Moje pokolenie nie miało tego szczęścia i myśmy nie mogli tak wyjeżdżać, bo nie było wtedy takich stypendiów. Teraz macie taką możliwość, także nie zmarnujcie tego. Pamiętajcie Państwo o tym. W roku akademickim 2020-2021 nasza uczelnia gościła kilkudziesięciu studentów reprezentujących właśnie partnerskie uniwersytety właśnie z Hiszpanii, Portugalii, Turcji. No i chcemy, aby ta współpraca jak najbardziej dynamicznie rozwijała się w dalszym ciągu. Jesteśmy uczelnią otwartą, jesteśmy taką przestrzenią, w której można wymieniać się poglądami, jesteśmy przestrzenią, w której bardzo chętnie gościmy ludzi z zewnątrz, naukowców, którzy mają nam coś ciekawego do przekazania, a wszystko po to, żeby też samemu się ubogacać tą wiedzą, która jest do nas niejako przywożona z zewnątrz, z innych krajów, ale również z innych ośrodków akademickich w Polsce. Przejdźmy do kwestii finansowych. Budżet naszej uczelni w tej chwili wynosi 42 miliony 955 tysięcy złotych. Jest to bardzo duży budżet, z którego jesteśmy dumni. Ta subwencja na działalność dydaktyczną, którą otrzymujemy z ministerstwa, wynosi 35 milionów złotych, 375 tysięcy. Z czego na wynagrodzenia z pochodnymi uczelnia przeznacza 75% przychodów ogółem. Na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych planowana jest kwota 11 898 tysięcy złotych. W tym ze środków z dotacji to jest 3 miliony 34 tysiące złotych. Dodatkowo z funduszy europejskich otrzymaliśmy w 2021 roku kwotę 2 632 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, drodzy goście, nasza uczelnia jest integralną częścią pięknego miasta Jarosławia. Trudno sobie wyobrazić uczelnię bez jednoczesnego rozwoju miasta, powiatu, regionu, województwa. Dlatego też w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy do tego rozwoju się przyczyniają i którzy są gwarantem dalszych wspólnych sukcesów i osiągnięć. Na wstępie chciałbym skierować podziękowania na ręce pana ministra, profesora Przemysława Czarnka oraz jego współpracowników za pomoc, jaką otrzymaliśmy w ostatnich latach. Liczymy na dalszą pomoc w kontekście budowy nowoczesnego budynku, w którym będzie się mieścił dział obsługi studenta oraz laboratoria. W tym obiekcie będą zlokalizowane laboratorium elektroniki, laboratorium badawczo-rozwojowe, laboratorium automatyki przemysłowej i budynkowej oraz laboratorium fizyki. Biorąc pod uwagę, iż budowa takiego budynku jest dla nas wielkim wyzwaniem, nie tylko organizacyjnym, ale przede wszystkim finansowym, proszę o pomoc naszych parlamentarzystów, którzy dzisiaj pracują w Sejmie, dlatego niestety nie mogą być z nami, ale jednocześnie chciałbym im dzisiaj podziękować. Chciałbym podziękować pani minister, posłance na Sejm, Annie Schmidt, za to, co do tej pory dla nas zrobiła. Chciałbym podziękować panu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi, panu posłowi Mieczysławowi Kasprzakowi oraz senatorowi Mieczysławie Golbie. Prosiłbym, aby nasi parlamentarzyści dalej lobbowali w imieniu naszej uczelni i jednocześnie dziękuję za to wszystko, co dla nas do tej pory zrobili. Dziękuję obecnej na naszej uroczystości przedstawicielce Urzędu Marszałkowskiego, pani wicemarszałek Annie Huk, za pomoc w uzyskaniu dofinansowania do zakupu laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi województwa podkarpackiego Władysławowi Oltylowi, który na ten cel przeznaczył kwotę aż 80 tysięcy złotych. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, wsparcie wymierne, które mam nadzieję będzie procentowało tym, że studenci będą jeszcze lepiej przygotowani do swojej pracy na rzecz naszego regionu. Bardzo serdecznie dziękuję pani marszałek obecnej tutaj na sali. Dziękuję staroście jarosławskiemu Stanisławowi Kłopotowi również za pomoc, za rady, no za to, że potrafimy wspólnie działać na rzecz naszego miasta, na rzecz naszego powiatu. Dziękuję
burmistrzowi miasta Waldemarowi Paluchowi. Tutaj planujemy wspólnie inwestycje w Centrum Popularyzacji Nauki. Być może uda się tą inwestycję zrealizować. Nie wiem, czy podczas tej kadencji, bo ta kadencja jest krótka, ale być może moim następcom. Jest to takie marzenie, do którego warto dążyć, ale to centrum służyłoby całej społeczności miasta Jarosławia, całemu powiatowi, bo ono by przede wszystkim służyło młodym ludziom, uczniom szkół średnich, studentom. Być może wśród nich narodzą się nowi odkrywcy, innowatorzy, wynalazcy. Na to trzeba stawiać, w to trzeba inwestować i chcielibyśmy, aby w przyszłości takie centrum powstało, przy oczywiście udziale władz naszych samorządowych, jak i uczelni. Szczególnie pragnę podziękować panu wiceprezesowi firmy Exatel, panu Rafałowi Magrysiowi, który dzięki staraniu również pana posła Tadeusza Chrzana niejako wdraża uczelnię w opracowanie satelitarnej mapy Ziemi w ramach działalności klastra kosmicznego. Bo tutaj też dziękuję panu marszałkowi, bo ten klaster powstaje w dużej mierze też dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego, a jest to niezwykle istotna sprawa zarówno dla nas, jak i dla naszej małej ojczyzny, bo tak naprawdę to już nie tylko Dolina Lotnicza, ale być może w przyszłości będzie Dolina Kosmiczna. Być może nasi studenci z kierunków inżynierskich przyczynią się chociażby do wytworzenia takich technologii, które gdzieś będą sobie służyć na przykład przy budowie chociażby satelity, której tak naprawdę potrzebujemy w tej chwili po to, aby chociażby nakreślać te bardzo dokładne, szczegółowe mapy geodezyjne. Dziękuję wszystkim innym firmom i instytucjom, z którymi współpracujemy i w których nasi studenci odbywają praktyki zawodowe. Bardzo liczymy na wasze wsparcie oraz na wspólne działania na rzecz jarosławskiej Alma Mater. Tutaj też musiałbym wymieniać bardzo, bardzo długo nazwy tych firm, instytucji. Jest ich bardzo wiele. Czujemy się naprawdę zaszczyceni, że możemy z tak znamienitymi podmiotami, instytucjami współpracować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję przyjaciołom uczelni, Radzie Miasta, Radzie Powiatu, czcigodnym kapłanom z jarosławskiej parafii na czele z archipresbiterem dr Andrzejem Surowcem. Serdeczne podziękowania kieruję na ręce inspektora do spraw wychowania i szkolnictwa w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, księdza Leszka Przybylskiego, który chyba ani jednej jeszcze do tej pory inauguracji nie odpuścił, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to, że ksiądz doktor inspektor jest z nami i ciągle podkreślam tą więź właśnie z miejscem piastowym, z Michalitami, bo do tego nas nasz patron zobowiązuje. Jak wcześniej wspomniałem, nie byłoby uczelni, gdyby nie było osób chętnych do studiowania. Dlatego chciałbym podziękować dyrektorom szkół średnich za ich pracę, nauczycielom tychże szkół, za ich pracę, za to wszystko, co robią na rzecz młodych ludzi, na rzecz ich wykształcenia, bo gdyby nie oni, uczelnia również by nie mogła funkcjonować. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom. Dziękuję dyrektorom szpitali. Jest tutaj wśród nas pani Barbara Stawarz, dyrektor szpitala w Przemyślu, gdzie nasi studenci odbywają, studenci pielęgniarstwa odbywają praktyki zawodowe. Dziękuję to również dyrekcji szpitali innych tutaj w Jarosławiu czy w Przeworsku. Jest to dla nas bardzo ważne. Mamy pewne plany również z rozbudową tutaj tego instytutu o dwa nowe kierunki, te związane z naukami medycznymi. Dzisiaj jeszcze nie będę ujawniał tutaj tych nazw, tychże kierunków, nie chcę zapeszyć, ale być może w przyszłym roku będziemy się już mogli pochwalić pewnymi osiągnięciami. Szanowni Państwo, chciałbym również podziękować rodzicom, którzy umożliwiają studiowanie swoim pociechom na Uniwersytecie Dziecięcym.
który funkcjonuje w naszym środowisku. Tym uniwersytetem opiekuje się pani prorektor. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale też chciałbym podziękować osobom, które są w tak zwanym okresie trzeciego wieku, a którzy swoje zainteresowania, aspiracje mogą realizować w ramach Akademii Trzeciego Wieku. Cieszę się, że możemy wspólnie współpracować. Tutaj pan Marian Janusz pewnie jest gdzieś na sali. Serdecznie dziękuję. Co niedługo będzie rozpoczęcie właśnie inauguracja Akademii Trzeciego Wieku, w której będę mógł uczestniczyć z wykładem, za co również serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, na uczelni funkcjonuje Rada Biznesu. Jest to bardzo ważne ciało doradcze, również inspirujące nas pod wieloma tutaj względami. Mamy tutaj na sali też przedstawicieli tej Rady Biznesu. Pan Tomasz Legen jest chyba gdzieś, także bardzo serdecznie dziękuję. Pan Salabura, który jest też naszym pracownikiem. To są osoby, które nam pomagają na co dzień, ale oczywiście oni zrzeszają pracodawców, zrzeszają przedsiębiorców, którzy też starają się nam pomóc w wielu sferach naszego funkcjonowania. I za to jestem bardzo wdzięczny Radzie Biznesu. Dziękuję serdecznie. Jestem wdzięczny osobom, dzięki którym z roku na rok stajemy się coraz bardziej rozpoznawalni. Nie tylko w naszym regionie, ale również za granicą. Tutaj dziękuję przedstawicielom mediów, dziękuję tym, którzy na co dzień zajmują się tą otoczką PR-owską, marketingiem pewnym. To jest to bardzo istotne w współczesnych czasach. Dodam jeszcze, że za niedługo będziemy zmieniać nazwę uczelni. Już nie będziemy pewnie Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną, ale będziemy Akademią Nauk Stosowanych w Jarosławiu imienia księdza Bronisława Markiewicza. Oczywiście patron zostanie nadal, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszymy. Jest taka możliwość, chcemy ją wykorzystać, ale będziemy potrzebowali przede wszystkim takiego dobrego PR-u w społeczeństwie jarosławskim, abyśmy byli nadal rozpoznawani tak jak do tej pory. Bo długo pracowaliśmy na markę tej uczelni, a teraz musimy zrobić wszystko, żeby ta Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu przejęła niejako to dziedzictwo, które zostało wypracowane przez nas i dalej mogła cieszyć się takim zaufaniem społecznym jak do tej pory, a zwłaszcza zaufaniem właśnie was młodzi ludzie, młodzi adepci nauk, które będą wykładane w ramach kierunków studiowania na naszej uczelni. Chciałbym również podziękować gościom z innych uczelni za przybycie, zaprzyjaźnionej uczelni w Nowym Sączu, panu rektorowi Mariuszowi Cygnarowi, panu prorektorowi Politechniki, profesorowi Grzegorzowi Ostaszowi. Czujemy się związani w dużej mierze z innymi uczelniami. Uczestniczymy w konferencjach, uczestniczymy w wspólnych przedsięwzięciach naukowo-badawczymi z uczelniami nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Dlatego też nasza uczelnia chce dalej podtrzymywać te ciepłe relacje, kontakty naukowe po to, żeby samemu się również rozwijać, samemu się uczyć od starszych uczelni z o wiele większym potencjałem naukowym, ale również tworzyć sieć współpracy z uczelniami, państwowymi uczelniami zawodowymi. W tej chwili już zmieniamy te nazwy na oczywiście Akademię Nauk Stosowanych. Na zakończenie, szanowni państwo, nie chcę już was zanudzać swoim wystąpieniem. Mam nadzieję, że nie przysnęło się nikomu na sali. Ale na zakończenie chciałbym podzielić się pewną refleksją zaczerpniętą z dzieła wybitnego polskiego naukowca, który zapytany o możliwość poznania tajemnic wszechświata przez ludzkość, odpowiedział pewną głęboką myślą. Zacytuję tą myśl. Wszechświat przekonał nas, że jego głęboka struktura ma w sobie coś przyjaznego,
pozwala się zrozumieć, przynajmniej częściowo. A to, co już zrozumieliśmy, zawiera obietnicę, że proces rozumienia będzie postępował nadal. Tym naukowcem był ksiądz profesor Michał Heller, który jako jedyny Polak jest laureatem Nagrody Templetona. Jest to, szanowni państwo, wielka mądrość, która przejawia się w słowach, właśnie w tych słowach, a jednocześnie to właśnie państwo, jaka jest wielka pokora wobec tego, co nieznane. I niestety muszę też przyznać, że czasami w tym naszym środowisku naukowym popadamy w taką pychę. No, wydaje nam się, że poznaliśmy tą rzeczywistość, że poznaliśmy prawa rządzące światem, ale tak naprawdę to my staramy się, my jesteśmy w drodze. Czy kiedykolwiek uda nam się poznać istotę rzeczy, tą, o którą pytali chociażby wielcy filozofowie? Trudno powiedzieć, oby tak było, ale na pewno będzie to bardzo trudny i długotrwały proces. Pamiętajmy o odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, na naszym pokoleniu i na tym, jak wykształcimy następne pokolenia. Pamiętajmy właśnie o tej pokorze, bo wtedy, kiedy popadamy w pychę, płacimy za to bardzo wysoką cenę. Pandemia, zmiany klimatyczne, katastrofy ekologiczne, zagłada wielu gatunków, to tylko niektóre z przykładów. Pomimo tego, że planujemy loty w kosmos, ciągle nie poznaliśmy mechanizmów, które rządzą człowiekiem, które motywują człowieka do działania. Mam nadzieję, że nowy kierunek, który powstał na naszej uczelni, mam tu na myśli oczywiście psychologię, studia pięcioletnie, jednolite, pomogą nam właśnie odpowiedzieć na to pytanie, które było wyryte już na murach świątyni w Delfach, świątyni Apollina, a to pytanie brzmiało gnoti sauton, czyli poznaj samego siebie. Czy my na to pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć? Oby dzięki właśnie nowemu kierunkowi, obyśmy się zbliżyli do odpowiedzi na to pytanie. Czego oczywiście wszystkim nowym pracownikom, Instytutowi Nauk Humanistycznych, jego pracownikom, a przede wszystkim studentom serdecznie życzę. Ale takim preludium do poznania, do poszukiwań odpowiedzi na to pytanie będzie dzisiejszy wykład. Wykład który, inauguracyjny, który poprowadzi profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan Wojciech Otremski. Ten wykład zakończy naszą dzisiejszą uroczystość, na której już w tej chwili serdecznie państwa zapraszam. Szanowni państwo, życzę w roku akademickim całej społeczności wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech to będzie rok pełen sukcesów dla każdego pracownika i studenta. Dla całej naszej uczelni, a nasz patron, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, niech stanowi dla nas wzór pracy dydaktycznej. I oczywiście dużo zdrowia wszystkim życzę. Aby tradycji akademickiej stało się zadość, pozwólcie państwo, że na zakończenie wypowiem te znamienne słowa. Quod felix, felix faustum fortunatumque sit. Rok akademicki 2021 na 2022 uważam za otwarty. Dziękuję za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam teraz do wysłuchania wystąpienia ministra edukacji i nauki, profesora Przemysława Czarnka. Magnificencje, wysokie senaty, nauczyciele akademiccy, drodzy studenci, pracownicy uczelni. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych, odkrywanie prawdy oraz kształcenie umiejętności jej dochodzenia. Prawda jest wartością, która definiuje tę instytucję. Odkryta w badaniach naukowych ma moc jednoczącą, może być fundamentem zgody i solidarności, także na poziomie społecznym. Na tej odkrytej prawdzie oparta jest również wolność akademicka.
Dlatego niezbędne jest jej wzmocnienie poprzez zagwarantowanie nauczycielom akademickim wolności nauczania, wolności słowa i badań naukowych. Szanowni Państwo, z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2021-2022 przekazuję najlepsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku. Życzę wszelkiej pomyślności, naukowej odwagi w poszukiwaniu i dążeniu do prawdy oraz satysfakcji z podejmowanych wysiłków. Szczególne pozdrowienia kieruję do studentów pierwszego roku, którzy przekroczą mury uczelni, kontynuując swoją przygodę ze światem nauki i staną się częścią wspólnoty akademickiej. Gaudeamus igitur. Vivat Academia, vivat professores. Gaude mater Polonia. Oraz prorektora do spraw studenckich, doktora inżyniera Ryszarda Pukałę, o dokonanie immatrykulacji studentów. Martyna Mazur, absolwentka Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych imienia Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Krzysztof Moskal, absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Aleksandra Kusz, absolwentka Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych imienia Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Natalia Weinbrenner, absolwentka drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Gabriela Wysocka, absolwentka Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych imienia Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Proszę studentów o powtarzanie treści ślubowania. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w
Dziękuję studentom i proszę o zajęcie miejsc na widowni. Proszę usiąść. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela studentów, panią Aleksandrę Rybak. Magnificencjo rektorze, szanowna pani prorektor, szanowne panie prorektorze, szanowni członkowie Rady Uczelni, Wysoki Senacie, szanowni zaproszeni goście według tytułów dostojności i zajmowanych stanowisk, szanowni pracownicy uczelni oraz wy, studenci i studentki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W dniu dzisiejszym mam ogromny zaszczyt wystąpić przed Państwem jako przedstawicielka z wszystkich studentów na inauguracji roku akademickiego 2021-2022. Na początku pragnę ciepło powitać Was, drogie koleżanki i koledzy, w progach naszej uczelni, która odmieni całe Wasze życie. Ja już wiem, jak wielką szansą są studia tutaj i bardzo się cieszę, że już od dziś możemy przeżywać to wspólnie. Wszyscy jesteśmy częścią pięknego momentu i ogromną wartością dla naszej uczelni, której atutem jest nie tylko możliwość kształcenia się, ale również wsparcie studentów w rozwijaniu umiejętności i odkrywaniu nowych pasji. Pamiętajcie, każda wasza pasja, nawet ta mała, ma możliwość realizacji w kołach naukowych, a studenci aktywni sportowo mogą zapoznać się z szeroką ofertą sekcji sportowych, odnoszących sukcesy na arenie lokalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Chciałabym Was zachęcić do odkrywania nowych zainteresowań i zawiązywania nowych przyjaźni tutaj między nami. Studia to życiowy etap uznawany za najciekawszy w życiu i to w Waszych rękach leży, jak bardzo produktywnie go wykorzystacie. Doświadczenie, które macie szansę zdobyć na terenie naszej uczelni, zaowocuje w przyszłości, naprawdę, a wspierane pasje wyniosą Was na sam szczyt. Pamiętajcie, że jako uczelniany samorząd studencki jesteśmy dla Waszej dyspozycji dostępni przez cały rok studiów o każdej porze i obiecuję, że Wam pomożemy. Jeśli jesteście chętni do współpracy z nami i odkrywaniu nowych wyzwań, zapraszam do współpracy. Kończąc swoją wypowiedź, przytoczę słowa Benjamina Franklina. Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Uważam, że te słowa bezwarunkowo wpisują się w misję naszej uczelni, a Wy, drodzy studenci, możecie być jej częścią. Raz jeszcze w imieniu własnym, a także wszystkich organów Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz społeczności studenckiej, witam Was bardzo ciepło w progach naszej jarosławskiej uczelni. Dziękuję. W imieniu wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart proszę o zabranie głosu pana Marcina Zaborniaka, dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Magnificencjo, panie profesorze, Wysoki Senacie, panie i panowie profesorowie, szanowni wykładowcy, przybyli goście, ale przede wszystkim studenci. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu u Państwa dzisiaj gościć. Jest mi niezmiernie miło, że będę miał też zaszczyt wręczyć odznaczenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przyznane właśnie pracownikom tej naszej jarosławskiej uczelni. Szanowni Państwo, życzę Państwu w tym roku, w tym nowym roku akademickim, samych sukcesów i mniej kłopotów. Mniej kłopotów, o których już dzisiaj magnificencja rektor wspomniał. Mniej kłopotów z COVID-em, mniej kłopotów z problemów finansowych, które też dotyczą szeroko pojętej nauki i edukacji. Życzę także studentom, szczególnie oczywiście studentom pierwszego roku, ale
przede wszystkim studentom życzę, idąc znowu torem, który przedstawił pan profesor, nie tylko zdobywania wiedzy, nie tylko wiedzy tej książkowej, ale także życzę zdobywania wiedzy i doświadczenia życiowego tutaj w murach Jarosławskiej Uczelni. Zdobywania tego, co w przyszłości wszystkim pomaga i daje szansę na lepszy rozwój i na lepsze życie. I wiem, że tutaj w murach naszej uczelni jesteście Państwo w stanie zdobyć tę wiedzę. I tego Wam wszystkim życzę. Wszystkim Państwu życzę także sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję bardzo. W imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Chrzana proszę o zabranie głosu panią Monikę Romaniec, dyrektor biura poselskiego. Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, drodzy studenci. Pan poseł, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, aczkolwiek nie mógł dzisiaj z państwem tutaj być i skierował do państwa krótki list. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość inaugurację roku akademickiego na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej. To szczególne, uroczyste wydarzenie, w którym niestety nie mogę uczestniczyć ze względu na obowiązki służbowe, pragnę na ręce rektora przekazać najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla całej społeczności akademickiej. Uczelnia Wyższa jest zawsze wyjątkową wspólnotą ludzi i idei. Tylko od nas zależy, jak będziemy potrafili je wprowadzić w życie z myślą o kształtowaniu i wspomaganiu drugiego człowieka. Jestem przekonany, że dotychczasowe osiągnięcia państwa uczelni jest znaczący udział w rozwoju nauki, upowszechnieniu badań i edukacji przynoszą satysfakcję i są motorem napędowym do dalszego sukcesywnego działania. Ten rok daje nadzieję, że powoli wracamy do rzeczywistości sprzed pandemii i będziemy mogli funkcjonować normalnie. Życzę energii w pokonywaniu barier, twórczej pracy, inspiracji i motywacji do kształtowania młodych pokoleń, świetnie wykształconych Polaków. Z wyrażami szacunku poseł na Sejm Tadeusz Chrzan. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu starostę powiatu jarosławskiego, pana Stanisława Kłopota. Magnificencjo, panie rektorze, szanowny senacie, uczelni, profesorowie, doktorzy i wszyscy pracownicy uczelni, studenci i zgromadzeni goście. Po raz kolejny rozpoczynamy rok akademicki w murach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. To nasza duma i chluba na mapie uczelni zawodowych w całej Polsce. Warto ten fakt podkreślić, zwłaszcza dziś, kiedy symbolicznie wybrzmiewa Gaudeamus Igitur. Nie każde bowiem miasto, nie każdy powiat może pochwalić się uczelnią wyższą, zwłaszcza o tak ugruntowanej renomie. Na tę wspomnianą renomę trzeba było jednak zasłużyć ciężką i wytrwałą pracą w roku ubiegłym, niezwykłym i bardzo trudnym, ale także w latach poprzednich. Bardzo sobie cenię jako przedstawiciel samorządu powiatowego współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną, konferencje, opracowania czy monografie traktujące o wielorakiej problematyce ziemi jarosławskiej,
dają asumpt do jej rozwoju. Grono studentów w dużej mierze rekrutuje się z uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat jarosławski. Trudno zatem wyobrazić sobie, by w dobrze zorganizowanym świecie nauki i samorządu takiej harmonijnej współpracy nie było. A pozwolę sobie tylko wspomnieć o trzech jej elementach. Wspólnie przeprowadzone projekty edukacyjne, wzmacniające kompetencje zawodowe w zawodach technik budownictwa i technik geodeta o wartości ponad 1 000 000 zł. Powstającym opracowaniu o bezpieczeństwie publicznym na ziemi jarosławskiej w latach 2018-2020 oraz udziale uczelni w przygotowaniu na kolejne 10 lat strategii rozwoju powiatu jarosławskiego. To konkrety, o których warto przypomnieć w perspektywie kolejnych przedsięwzięć, na które, nie ma co ukrywać, bardzo mocno liczę. Szanowni gospodarze i goście dzisiejszej inauguracji roku akademickiego. Na kolejne dni i miesiące pracy i nauki życzę wszystkim wiele wytrwałości. Życzę również zdrowia i oby problemy roku poprzedniego nie były tak dotkliwe i dezorganizujące, aby odeszły do historii, będąc jedynie tematem prac magisterskich i doktorskich, a nie naszą codziennością. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. W imieniu burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Palucha, proszę o zabranie głosu panią Magdalenę Kapustę, sekretarz Urzędu Miasta Jarosławia. Szanowny panie rektorze, wysoki senacie, szanowni państwo, w imieniu pana burmistrza miasta Jarosławia pozwolę sobie odczytać list skierowany na ręce pana rektora i wszystkich pracowników uczelni, jak również zaproszonych gości. Jego magnificencja, profesor uczelniany, doktor habilitowany Krzysztof Rejman, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Już po raz 23 brzmi w Jarosławiu Gaudeamus inaugurujący nowy rok akademicki. Jest dla nas, Jarosławian, powodem do dumy, że nasze miasto gości w swoich murach wysoką, wyższą uczelnię, a zatem należy do elitarnego grona jako ośrodek akademicki. To nobilitacja, ale też bardzo praktyczna wartość, jaka wiąże się z obecnością w Jarosławiu uczonych, badaczy, studentów, a tym samym możliwością współpracy i korzystania miasta z ich dorobku i kreatywności. Misją szkoły wyższej jest tworzenie wiedzy, jej doskonalenie, a następnie przekazywanie w procesie edukacyjnym oraz promowanie kultury i tradycji ze szczególnym poszanowaniem człowieka, jego godności, w absolutnym przeciwstawieniu się nienawiści, która niestety pojawia się zbyt często w naszym życiu publicznym. Tę funkcję Państwowej Wyższej Szkoły imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu cenimy bardzo wysoko i z pełnym uznaniem dziękujemy za jej niestrudzone wypełnianie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że świat zmienia się bardzo szybko i żyjemy w czasach ekstremalnych pod względem chociażby zmian klimatycznych, potrzeb i produkcji energii czy problemów populacyjnych. Konsekwencją tych zjawisk są kryzysy gospodarcze, finansowe, polityczne i społeczne. Kiedy świat się zmienia, my zmieniamy się wraz z nim. Nieocenioną rolę w prognozowaniu, badaniu tych zmian i przygotowaniu nas do radzenia sobie z nimi pełni świat nauki. Nie sposób przecenić wkład jarosławskiej uczelni w ten proces. Dlatego w rozpoczynającym się roku akademickim w swoim własnym imieniu, a także mieszkańców Jarosławia, życzę wszystkim studentom, a także kadrze naukowej, pracownikom i władzom uczelni sukcesów na polu badań, nauki i dydaktyki, wielu nowych osiągnięć oraz satysfakcji z udziału w tworzeniu i rozwijaniu wiedzy. Z wyrazami szacunku, burmistrz miasta Jarosławia Waldemar Paluch. Thank you.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Magnificencje, Wysoki Senacie, Panie Starosto wraz z radnymi powiatu jarosławskiego, których reprezentuje dr Tatiana Korzak-Siara, samorządowcy powiatu jarosławskiego, studenci. Myślę, że jest to wyjątkowy rok, dlatego pragnę w pierwszych słowach pogratulować władzom uczelni bardzo wysokich wyników, co powoduje, że uczelnia jarosławska w skali Polski zalicza się do jednych najlepszych. Gratuluję także ciągłego wzrostu liczby studentów. Jest to wynik waszej bardzo ciężkiej, żmudnej, codziennej pracy. Myślę, że nikt studentów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w jarosławskiej uczelni, ani na przestrzeni wielu lat nie żałują, że właśnie tu kształcili się zawodowo, że właśnie ta uczelnia przygotowywała ich do życia zawodowego. Z ramienia samorządu województwa podkarpackiego bardzo cieszę się, że rok rocznie możemy wspierać realnie, finansowo rozwój uczelni. Jest to dla nas bardzo ważny ośrodek naukowy. Trzeba podkreślić, że dzieje się to dlatego, że władze uczelni potrafią współpracować także z innymi uczelniami w Polsce, potrafią współpracować z uczelniami także spoza granic kraju. Jesteście uczelnią otwartą, uczelnią, która także stawia na innowacje i tych wyzwań też nie boicie się. Współczesny świat wymaga tego, ponieważ wszystko się zmienia, także i rynek pracy, a więc przygotowanie nowych, w nowych kierunkach do nowych zawodów, które pojawiają się, jest niezwykle ważne. I tutaj, szanowni Państwo, nie odstajecie od uczelni polskich. Myślę, szanowni Państwo, że trzeba też życzyć wszystkim wielu sukcesów, radości, aby z tej sumiennej, żmudnej pracy nikt nadal nie rezygnował, aby cały czas jakość uczenia w Państwa szkole, w Państwa uczelni szła cały czas jakościowo wzwyż. Myślę też, że warte jest podkreślenia fakt, iż uczelnia jarosławska jest bardzo otwarta na współpracę z szkołami różnego szczebla. Organizujecie wiele inicjatyw, warsztatów, spotkań, gdzie zachęcacie uczniów różnych szczebli, aby sami też podejmowali trud odkrywania świata techniki, aby też w tym kierunku się rozwijać. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego życzę wszystkim przede wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji w życiu zawodowym, a także szczęścia w życiu rodzinnym. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Utwór Gaude Amus Igitur. Viva!
Proszę o zajęcie miejsc. Teraz nastąpi uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Zapraszam osoby dekorowane na scenę. Szanowni Państwo, dostojni goście, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Marcin Zaborniak. Zapraszam pana dyrektora. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali medalem srebrnym za długoletnią służbę Sebastianka Andrzej. Medalem brązowym za długoletnią służbę Bojarska Magdalena Arleta. Medalem brązowym za długoletnią służbę Dudzik Iwona Elżbieta. Medalem brązowym za długoletnią służbę Grześ Małgorzata. Medalem brązowym za długoletnią służbę Klus Motyka Justyna Kinga. Medalem brązowym za długoletnią służbę Kozicka Katarzyna Marta. Medalem brązowym za długoletnią służbę Rejman Bogusław Andrzej. Zapraszam osoby odznaczone do pamiątkowego zdjęcia. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu i proszę o zajęcie miejsc. Na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.
Szanowni Państwo, zapraszam Jego Magnificencję Rektora, profesora uczelnianego doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana oraz prorektora do spraw dydaktycznych dr Dorotę Dejniak o wręczenie wyróżnień panu doktorowi inżynierowi Przemysławowi Chawro za uzyskanie stopnia naukowego doktora, tytuł pracy doktorskiej, adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi ze zwyczajnymi. Pani doktor Magdalenie Leżucha za uzyskanie stopnia naukowego doktora, tytuł pracy doktorskiej, przywództwo edukacyjne dyrektora szkoły, a twórcze orientacje nauczyciela. Panu doktorowi Jackowi Hołub za uzyskanie stopnia naukowego doktora, tytuł pracy doktorskiej, społeczność Jarosławia w latach 1918-1939. Dziękuję Państwu i proszę o zajęcie miejsc. Proszę Jego Magnificencję Rektora, profesora uczelnianego doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana oraz prorektora do spraw studenckich doktora inżyniera Ryszarda Pukałę o wręczenie podziękowań dla studentów, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracę na rzecz uczelni. Byli aktywni w działaniach samorządu studenckiego i społeczności akademickiej. Pan Konrad Bajdak, pani Aleksandra Rybak, pani Marlena Pic, pani Renata Chamik, pani Elżbieta Jamrozik, pan Piotr Wasylik. Zapraszam Państwa do wspólnego zdjęcia. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa o powstanie. Sztandar
wyprowadzić. Dziękuję Państwu, proszę usiąść. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do wysłuchania wykładu inauguracyjnego. Edukacja integracyjna, edukacja włączająca, edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. Zadania i wyzwania dla dyscypliny psychologia. Profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktora habilitowanego Wojciecha Otrębskiego. Dzień dobry Państwu. Proszę o slajd tytułowy. Czy ja też będę tutaj widział na tym? Dziękuję bardzo. Magnificencje Państwo rektorzy, czcigodny Senacie, drodzy uczestnicy tej pięknej uroczystości, bardzo serdecznie dziękuję na ręce Pana Rektora za zaproszenie i ten, aż się wzruszam, wielki zaszczyt. Wykład inauguracyjny ma szczególne znaczenie w każdym nowym początku nowego roku akademickiego na każdej uczelni. Dlatego czuję się bardzo zaszczycony i wzruszony. To nie jest częsta okazja dla profesorów. Dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, jeszcze pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Szczególnie chciałbym zwrócić się do Państwa studentów pierwszego roku, a szczególnie do tych, którzy być może już rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów na kierunku psychologię. Miałem to szczęście, żeby zacząć realizować swoje marzenia studiowania psychologii 40 lat temu. W 1981 roku to był mój pierwszy rok akademicki i pierwsza inauguracja. Po skończeniu studiów nigdy nie opuściłem uczelni. Tak się zdarzyło, że po złożeniu pracy magisterskiej zaproponowano mi pracę asystenta na uczelni i tak to zostało do dzisiaj, już nie w charakterze asystenta. Ale chcę powiedzieć z całą stanowczością, że studia to jest najlepszy czas w życiu każdego. I życzę wszystkim Państwu, żebyście też takie doświadczenie po swoich studiach i takie wrażenie mieli. A szczególnie zwrócę się do studentów kierunku psychologia. To jest, proszę Państwa, dyscyplina. To są studia, to jest wiedza i umiejętności, które bardzo pomagają w życiu indywidualnym, osobistym, ale również dają niewyobrażalną przestrzeń do realizacji siebie zawodowo, swojej kariery w ogromnie wielu, wielu obszarach. Nie tylko w gabinecie z tabliczką na drzwiach psycholog, proszę nie wchodzić, ale również w ogromnie wielu innych obszarach aktywności zawodowej, którą można podejmować, jako bazowa wiedza. Wiedza bazowa, która bardzo człowiekowi w życiu pomaga, bo pomaga rozumieć tych, z którymi pracuje. Kiedy myślałem o temacie wykładu, wiedziałem już o tym, że ten kierunek psychologia rusza i wiedziałem już o tym, że planowane są dwie specjalności. Jedna z nich dotyczy właśnie psychologii edukacyjnej. I bardzo się z tego ucieszyłem, proszę Państwa, ponieważ jako psycholog specjalizuję się w obszarze psychologii rehabilitacji, czyli psychologii, która szczególnie zajmuje się problematyką rozumienia zachowań i organizowania wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich środowiskom, w których żyją, pracują, uczą się i wszystkim innym. Edukacja jest w tym obszarem szalenie istotnym. Każdy z nas ma czas w życiu,
dany na to, żeby być edukowanym. I tak jak w wielu naszych wydarzeniach, tak i w ten okres nigdy nie możemy powrócić. Oczywiście dzisiaj mówimy o kształceniu się przez całe życie i tak trzeba, ale kształcenie się przez całe życie to nie jest bycie ponownie uczniem pierwszej klasy. Szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, czy pierwsza immatrykulacja. Więc to jest zawsze dla każdego ten jedyny czas w życiu i czas niepowtarzalny, szansa, która nie przychodzi nigdy później. W związku z czym, proszę Państwa, edukacja, jakość edukacji jest absolutnie podstawową wartością, podstawowym prawem każdego z nas, żeby mieć dobrej jakości edukację. W ostatnich latach w sposób szczególny w swojej aktywności zawodowej pochylam się w różnych konfiguracjach, w różnych zespołach i badawczych, i projektów koncepcyjnych nad znalezieniem sposobów na to, aby ta edukacja wszystkich była jeszcze lepszej jakości. Stąd temat mojego dzisiejszego wystąpienia. On już w samym tytule pokazuje pewną ewolucję myślenia, podejścia do tego, jak można by było traktować edukację, jeżeli chodzi o, szczególnie jeżeli chodzi o uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. A ponieważ łączymy to w jakimś sensie z nowo uruchomionym kierunkiem, zapomniałem powiedzieć, że serdecznie gratuluję, bo to jest duże osiągnięcie, uruchomienie takiego kierunku na ręce pana rektora, jak również pani dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Barbary Czuby, bo to jest dużo, dużo dokumentacji do przygotowania. Proszę Państwa, właśnie, jakie wyzwania i zadania, wskazania powinniśmy zauważyć, jeżeli chodzi o rolę psychologii w tym wszystkim? O rolę psychologii jako dyscypliny. Widzę, że się nie zapisało, dopisywałem to jeszcze dzisiaj rano. Proszę Państwa, w którą stronę mam kierować? Gdzie ten sprzęt jest? Już poszło, tak? Dobrze. Proszę Państwa, plan króciutko, co bym chciał Państwu przedstawić. No oczywiście, tak jak to w akademickim wykładzie powinno być, pewien porządek terminologiczny. Od tego zacznę, a następnie chciałbym zasygnalizować to, co wydaje mi się szczególnie istotnym dzisiaj wskazaniem do określonych działań w dyscyplinie psychologia, szczególnie psychologia edukacyjna. Na marginesie powiem, że instytut, w którym pracuję od kilkunastu lat, mamy okazję tak organizować program naszego nauczania, że nasi absolwenci, jest jeden moduł, który realizując, uzyskują od razu przygotowanie pedagogiczne. Mam nadzieję, że tutaj również w jakimś czasie też uda się w taki sposób zrobić, co dla przestrzeni edukacji, pracy psychologa w edukacji jest po prostu kluczowe. Proszę Państwa, więc wskazania, zadania i oczywiście wyzwania dla praktyki. Poszło. Proszę Państwa, ustalenia terminologiczne. Otóż chciałem pokazać pewną ewolucję. Jeżeli chodzi o uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, używam już nowego określenia. Większość Państwa być może słyszała określenie specjalne potrzeby edukacyjne. To się ma zmienić. Dlatego, ponieważ już wiem o tym, że to się ma zmienić i wiem, że już świat poszedł krok do przodu, dlatego używam tego określenia, które będzie przyszłością. Uczniowie z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi zostali w sposób prawny, można by powiedzieć, bardziej zorganizowany, zauważeni, usytuowani w organizacji kształcenia masowego, jak to kiedyś mówiliśmy, a dzisiaj mówimy ogólnodostępnego,
mniej więcej w Polsce na początku lat 90. To już było kilkanaście lat po tym, jak działo się to w świecie. Proszę Państwa, i wtedy używaliśmy określenia kształcenie integracyjne. Skonstruowaliśmy prawo, były programy pilotażowe, które proponowały uruchomienie klas integracyjnych czy powstawanie szkół integracyjnych. I to się dzieje, proszę Państwa, do dzisiaj. Ale w którymś momencie okazało się, że ta integracja to jednak coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Kiedy pytałem moich przyjaciół podczas jednego z moich staży z Uniwersytetu Massachusetts w Bostonie, to powiedzieli mi, pytam się, ale po co trzeba to zmieniać? A oni mi powiedzieli wprost, bo integracja już nie działa. Ja mówię, dlaczego nie działa? Bo w tym momencie to, co robimy jako integracja, to jest bycie obok, a nie bycie razem. Krótko mówiąc, posadzenie obok siebie uczniów sprawnych i uczniów z dodatkowymi potrzebami, to nie wystarczy, żeby można było mówić o rzeczywistym byciu razem. Byciu z rówieśnikami. To jest w wielu sytuacjach bycie obok. Zresztą o tym też mówią ostatnie badania i wcześniejsze przeze mnie też prowadzone. Proszę Państwa, przepraszam. W takim razie zaproponowano inny termin, inclusive education, czyli edukacja włączająca, mówi się po polsku. I kolejna próba organizowania procesu edukacji w sposób, który ma zapewnić, czy miał zapewnić właśnie bycie razem. Bycie razem w relacji. Bycie rówieśnicze razem w relacji. Dlatego tu piszę 2010 rok. To się oczywiście płynnie tak zaczynało, ale w 2010 roku ówczesne Ministerstwo Edukacji, chyba tak się nazywało, proszę Państwa, opracowało bardzo duży program i ruszyło z bardzo dużą kampanią promocyjną we wdrażaniu tego programu właśnie edukacji włączającej. W szkołach jeszcze wtedy mówiło się masowych, dzisiaj ogólnodostępnych. No właśnie, fajerwerków nie ma. Dalej fajerwerków nie ma, czyli dalej jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne w realizacji. A przede wszystkim, proszę Państwa, kolejne badania, kolejne wyniki badań mówią, że relacji międzyrówieśniczych nie ma między uczniami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Rzeczywistych, rówieśniczych relacji nie ma, takich, jakie byśmy oczekiwali. W związku z tym dalej jest bycie obok. Co w takim razie możemy zrobić dalej? W 2019 roku, proszę Państwa, pracując już wtedy w programie przygotowującym reformę w Ministerstwie Edukacji, proszę Państwa, miałem okazję kolejnego spotkania, kolejnego stażu. Tym razem byłem w Walii. Walia jest przez agencję, Europejską Agencję do Spraw Potrzeb, Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Edukacji Włączającej. Walia i Szkocja są uznawane za najlepsze przykłady w Europie, wtedy jeszcze w Unii Europejskiej, bo jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kształcenie włączające. I wtedy właśnie ci Państwo podczas mojego spotkania w parlamencie w Walii z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, wtedy mi powiedziano, że już nie chodzi tylko o to, żeby ci uczniowie byli niepełnosprawni razem ze sprawnymi, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby edukacja miała wysoką jakość dla wszystkich, którzy w niej są. Stąd ta ostatnia nazwa. High quality education for all. Wysoka jakość edukacji dla wszystkich. I to jest pewna ewolucja. Czy ten kolejny termin, czy ta kolejna definicja, którą za moment Państwu przedstawię, rzeczywiście doprowadzi do takich form organizacyjnych procesu edukacyjnego w Polsce, że my rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, że wszyscy, którzy wstępują w przestrzeń edukacji w określonym czasie, w określonym wieku i pozostają w niej przez ileś lat, rzeczywiście otrzymują edukację wysokiej jakości. Wszyscy.
w tym również ci z dodatkowymi potrzebami. Proszę Państwa, pierwszym terminem, który króciutko tylko przybliżę, to jest ogólnie bardzo inkluzja, czyli włączenie. Kiedy szukamy w literaturze, kiedy szukamy w słownikach, to tutaj bardzo wyraźnie jest podkreślane to, że włączenie jest to funkcjonowanie w tym wypadku osób niepełnosprawnych czy różnych od innych osób w ramach tak zwanego mainstreamingu, czyli w ramach tego głównego nurtu społecznego. Inkluzja jest przeciwstawieniem ekskluzji, czyli wyłączenia, marginalizacji, wykluczenia społecznego. Proszę Państwa, natomiast kiedy patrzymy na definicję edukacji włączającej, to tutaj dowiadujemy się, że edukacja włączająca oznacza, że każde dziecko, które jest w wieku szkolnym, bez względu na to, jakie ma zdolności, bez względu na to, jak dzisiaj tutaj pan rektor przywołał Kanta, jak sprawny ma umysł, może kształcić się, ma możliwość uczenia się w odpowiedniej dla swojego wieku klasie, w szkole ogólnodostępnej, zlokalizowanej w sąsiedztwie. W sąsiedztwie, czyli tam, gdzie mieszka. I on, jego rodzice i jego nauczyciele mają zapewnione wsparcie. To są wyraźne wskazania do organizacji. Mają zapewnione wsparcie. Wsparcie jest gwarancją efektywnego uczestnictwa w społeczności szkolnej. Uczestnictwa, a nie bycia obok. Ale. I proszę Państwa, jeżeli szukamy określenia edukacji wysokiej jakości dla wszystkich, to w najnowszym dokumencie, które ministerstwo przygotowało w 2021 roku już, czytamy, że edukacja wysokiej jakości dla wszystkich to mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy każda osoba ucząca się ma prawo do wysokiej jakości kształcenia oraz wspólnej nauki z rówieśnikami w szkole najbliższej miejsca zamieszkania, widzimy, że jest pewna kontynuacja, zorganizowanej w taki sposób, aby umożliwić rozwój indywidualnego potencjału oraz nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji umożliwiających jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu i włączenie społeczne. To są, proszę Państwa, ustalenia terminologiczne. Teraz cały szereg wskazań. Dlaczego tak powinniśmy robić? Dlaczego tak proces edukacji powinien w Polsce wyglądać? I proszę Państwa, oczywiście pierwsze wskazania płyną z prawa. Ja tu przytaczam szczegółowo tylko jeden fragment tego prawa najbardziej nadrzędnego, obowiązującego w świecie, który respektuje wskazania ONZ. Otóż Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała konwencję praw osób niepełnosprawnych, która została opublikowana w 2006 roku, a w Polsce ratyfikowana w 2012. I w tej konwencji pośród wielu wskazań jest artykuł 24, który odnosi się do edukacji. I tam czytamy, że państwa zgadzają się, uznają i realizują prawo osób niepełnosprawnych do edukacji bez dyskryminowania i na zasadzie równych szans i zapewniają system edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacyjnych. I tu teraz wszystkich, to znaczy też również akademickich, proszę Państwa. To również akademickich. Jest fantastyczny program, z którym się spotkałem kilka lat temu, właśnie dotyczący uczestnictwa studentów, uczestnictwa rówieśników niepełnosprawnych, ale niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku akademickim. Świat już to robi. Ale to miało być w wyzwaniach. A teraz jesteśmy we wskazaniach. Ale proszę Państwa, i tu mamy szczegółowo, prawda? Dlaczego to trzeba robić? Bo właśnie pełny rozwój potencjału, rozwój osobowości, możliwość aktywności i pełnego uczestnictwa. Ale to nie wszystko, proszę Państwa, bo są jeszcze prawa inne. Jest prawo rodzica do tego, żeby wychowywać własne dziecko. I co to znaczy? To znaczy, że dziecko
mieszka w domu, a uczy się w szkole. Ileś godzin spędza w domu, ileś godzin spędza w szkole. Rodzic, mając dziecko w domu pod swoją opieką, ma możliwość wychowywania go. W sytuacji dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, uczącymi się w szkolnictwie specjalnym, sytuacja jest taka, że rodzic nie ma takiej możliwości, ponieważ sieć szkół specjalnych jest bardzo rozrzucona. W związku z czym dzieci muszą być w internatach. Jak są w internatach tygodniowych, to nie są w domu. Więc prawo rodzica do wychowania dziecka nie jest respektowane w takiej organizacji kształcenia uczniów z dodatkowymi potrzebami. I oczywiście prawo dziecka do wysokiej jakości edukacji. Tyle jeśli chodzi o prawo. Szybciutko, jeśli chodzi o wskazania, które wynikają ze skali zjawiska, proszę Państwa. Zaczynając od świata, 200 milionów, tak mówi raport World Report on Disability. Pewnie już teraz więcej. Jeśli chodzi o Polskę, ostatni spis powszechny, teraz czekamy na wyniki kolejnego, wczoraj się skończył, proszę Państwa, to mówi, że jest to około 12% populacji. Około 12% populacji to są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub czujące się, uznające się za niepełnosprawne. To jest blisko 5 milionów Polaków. Ale jeśli chodzi o edukację, proszę Państwa, jaki mamy trend? Wczesne wspomaganie rozwoju to jest taka aktywność edukacyjna, która od niedawna pojawiła się w Polsce w sposób formalny i ma na to, jest na to finansowanie, ale proszę zobaczyć skalę przyrostu. W 2008 roku mieliśmy 14 tysięcy, a w 2019-2020 roku mamy 55 tysięcy dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. To są dzieci, których rozwój w bardzo wczesnym okresie życia nie przebiega na tyle prawidłowo, żebyśmy mogli pozostawić ich w takim spontanicznym rozwoju samodzielnym, genetycznie zaprogramowanym. Te dzieci wymagają wsparcia. W niektórych przypadkach to wczesne wsparcie powoduje, że osiągają dojrzałość szkolną i zaczynają regularną, ogólnodostępną szkołę podstawową, a u dużej części z nich ta dojrzałość albo jest odroczona, albo pełnej dojrzałości nie ma nigdy. W związku z tym pojawiają się dodatkowe potrzeby edukacyjne, które są orzekane. Orzeczeń, tu jeszcze używam określenia SP, żeby nie robić dużego zamętu, proszę Państwa. Inny wskaźnik, który jest absolutnie tutaj zaskakujący, z ostatnich lat, dane ministerstwa, 70% uczniów z orzeczeniem o dodatkowych potrzebach edukacyjnych już jest uczniami szkół ogólnodostępnych. 70% tych uczniów na poziomie podstawowym. Na poziomie ponadpodstawowym jest dokładnie na odwrót. Tylko 30% tych uczniów jest uczniami szkół ogólnodostępnych. Pozostali w specjalnym. I dane dotyczące efektywności, skuteczności kształcenia uczniów z dodatkowymi potrzebami w Polsce, proszę Państwa. To są z jednej strony dane o wykształceniu. Proszę zobaczyć, jakie są proporcje. Jakie są proporcje u osób sprawnych. W tym momencie jesteśmy liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom odsetek osób z wyższym wykształceniem między 19 a 20, kształcących się między 19 a 24 rokiem życia. Mamy ponad 40% tej populacji kształcącej się. A wśród osób z niepełnosprawnością tylko około 15% ma wykształcenie wyższe, a 50% zasadnicze i niższe. A to się przekłada na co? To się przekłada na to, że wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik aktywności zawodowej od wielu lat nie może się przebić przez pułap 30%. 30% osób w wieku produkcyjnym z orzeczoną niepełnosprawnością poniżej 30%, około 28%, jest aktywnych zawodowo. To są, proszę Państwa, wskazania, że coś trzeba z tym zrobić. W związku z tym nie ma już pytania. Pytanie,
czy chcemy, jest pytaniem passé. Dzisiaj jest pytanie, jak będziemy to robić. Bo robić to musimy. Tylko pytanie, jak? Jak zapewnić dużą jakość? Zadania. Zadania dla dyscypliny psychologia, proszę Państwa. Jestem zwolennikiem tego podejścia evidence-based, czyli oparte na dowodach. W związku z tym bardzo proszę, jeszcze gorący raport IB, Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowany przez zespół, dotyczący monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. I co z niego czytamy? Jakie dane przedstawiają? Otóż, proszę Państwa, tu przyjąłem taką taktykę, te skróty szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa. Te wartości są dla, tutaj skrajne, dla województwa podkarpackiego. A tutaj jest suma. I o co chodzi, proszę Państwa? Okazuje się, że w szkołach dodatkowe potrzeby edukacyjne mogą być zauważone poprzez orzeczenie, poprzez opinię psychologiczną lub poprzez nauczyciela, kiedy nie ma ani orzeczenia, ani opinii psychologicznej. I proszę zobaczyć, w szkołach podstawowych jest to 5% z orzeczeniami, ponad 14%, blisko 15% z opiniami i 13% potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej bez opinii i bez orzeczenia. Łącznie sumując to, proszę Państwa, okazuje się, że 1/3 populacji, ponad 1/3 populacji uczniów szkół podstawowych w tym momencie, to jest za zeszły rok badanie, wśród szkół robione, one to zgłosiły, w tym momencie pilnie potrzebuje opieki psychologiczno-pedagogicznej. I powiem Państwu, że trafiliście w 10. Po prostu. A tu proszę zobaczyć, jakie są wskazania dla waszego regionu, dla regionu podkarpackiego. Niewiele ten odsetek jest mniejszy, prawda? Trochę mniejszy, ale niewiele mniejszy. Sytuacja jest troszkę lepsza w szkołach ponadpodstawowych, w sensie, że mniejsze są te wskaźniki. Prawdopodobnie część osób po prostu, można by powiedzieć, wyrasta z tych problemów. I dobrze, że tak jest. Tak? To znaczy, że ta pomoc, którą otrzymali, była skuteczna. Czyli tutaj mamy kolejny sygnał. Im wcześniej dostarczymy właściwe wsparcie, właściwą pomoc, to możemy mieć szansę na to, że później kolejne roczniki będą tej pomocy potrzebowały mniej. I jeszcze jedno, proszę Państwa, zadanie. Tu jest głębokie wołanie o specjalistów. Głębokie wołanie o specjalistów. Potrzebujemy specjalistów. Proszę zobaczyć, tu jest kolejna statystyka. Liczba uczniów, to jest średnia liczba w całej Polsce, w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Liczba uczniów na etat specjalisty. Specjalista, pedagog w szkole, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy. To są specjaliści, którzy pracują na terenie szkoły, prawda? Oczywiście w większości szkół ich nie ma albo są w cząstkach etatów. W związku z czym tu mamy na etat, tak? Takie są potrzeby. Znaczy jest liczba uczniów, którzy są obecnie w szkołach. Oczywiście pokazuje tutaj bardzo wyraźnie, że tych specjalistów bardzo brakuje w szkołach ponadpodstawowych, ale teraz jeżeli weźmiemy tu województwo podkarpackie, też Państwo macie, łącznie wszystkie szkoły, bo tam już nie było rozbicia w tych badaniach, które miałem do dyspozycji, ale bardzo ciekawy jest ten wskaźnik wsparcia kadrowego. To jest taka procedura wyliczenia, ile osób z orzeczeniami, opiniami i bez opinii, które potrzebują pomocy, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, przypada na jednego specjalistę. 34 w szkole podstawowej średnio i prawie 37 w szkole ponadpodstawowej średnio. A jak weźmiemy bardziej szczegółowe statystyki, tu teraz nie ma czasu ich przytaczać, ja tylko jedną powiem. W szkołach ponadpodstawowych, w technikach i liceach jest 200 uczniów na jednego specjalistę. Potrzebni są specjaliści.
musimy kształcić specjalistów i puszczać ich do szkół. Specjalistów, którzy mają przygotowanie do pracy w edukacji, do pracy w szkole. Proszę Państwa, i jeszcze jest jedno źródło zadań, a mianowicie opracowane i wystartowane, że tak powiem, czyli działające od 2019 roku, czyli 19-20, standardy kształcenia nauczycieli. Doskonałe jeszcze nie są, bo nie udało się jeszcze, tak jakbyśmy chcieli, żeby były, ale już są lepsze niż były. Na przykład zmianą jest to, że wiele kierunków pedagogicznych teraz musi być jednolitymi studiami magisterskimi, na przykład wczesnoszkolna chyba pedagogika, którą też Państwo tutaj prowadzicie, prawda? I to jest bardzo dobre, ale skupmy się na psychologach. Tylko ten fragment wziąłem z tych standardów. Psycholog w edukacji. Co się tam mówi? I tutaj jest tylko przykładowo, proszę Państwa. Umiejętności psychologa z zakresu pedagogiki. Jakie powinny być? Ano właśnie. Potrafi diagnozować dojrzałość szkolną dziecka oraz jej uwarunkowania środowiskowe. Skutecznie potrafi wspierać dziecko w procesie adaptacji do nowej sytuacji. A tych nowych sytuacji w procesie kształcenia jest bardzo wiele. Przejście z etapu na etap, zmiana placówki, zmiana pani i cały szereg. Zmiana w rodzinie, coś się dzieje i tak dalej. Ale również praca z nauczycielami, wspomaganie nauczyciela i rodzica i opiekun lub opiekuna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy wspieraniu wszechstronnego rozwoju ucznia. I drugi duży blok, który w tym kształceniu psychologa dla edukacji jest obecny, jest wymagany jako standard, to jest pod nazwą metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. A o co tutaj chodzi? Taki jeden przykład z tych standardów, na przykład umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji pracy klasy. Jak to bardzo praktyczne jest. Państwa kierunek o nachyleniu praktycznym, psychologia o nachyleniu praktycznym z taką liczbą godzin praktyki czy zajęć praktycznych doskonale wpisuje się w ten standard, w tą potrzebę. Specjalisty, który będzie patrzył i będzie umiał zauważyć to, co trzeba zauważyć. Bo można patrzeć i można nie widzieć. Tak jak można słuchać i można nie słyszeć. Prawda? W związku z tym mamy właśnie obserwacja klasy, zachowań, postaw, funkcjonowania, aktywności z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do wyzwań. Wyzwania wskazałem dwa. Pierwsze to są etapy, kroki w realizacji tego, co nazwiemy ogólnie integracją, inkluzją, włączeniem. Otóż, proszę Państwa, przyznam, że uważam dzisiaj, patrząc przez wiele lat na to, co się dzieje, że ta różnorodność form, czyli klasy integracyjne, klasy włączające i ta wysoka jakość edukacji dla wszystkich, że to, kiedy będzie funkcjonowało równolegle, może spowodować, że część i środowisk edukacyjnych, i uczniów, i rodziców lepiej odnajdzie się w jednym, a gorzej by się odnalazła w drugim. W związku z czym nie proponuję i nie jestem zwolennikiem zastępowania, pozostawienia różnorodności i ewolucyjnie dojdziemy do tego najlepszego, najbardziej efektywnego, ale ewolucyjnie, a nie na zasadzie jedno zamykamy, a dajemy tylko inne w zamian. Ale wracając tutaj, proszę Państwa, co jest wyzwaniem dla kształcenia psychologa w edukacji? Wyzwaniem dla kształcenia psychologa w edukacji jest to, żeby on posiadał kompetencje, które będzie mógł wykorzystać, wspierając integrację psychiczną osoby, ucznia. Uczeń musi mieć gotowość do integracji, gotowość do włączenia. Co to znaczy? Takie bezkrytyczne promowanie, że wszyscy mogą się uczyć w szkołach ogólnodostępnych, jest bardzo niebezpieczne.
bo można tym zrobić krzywdę bardzo wielu uczniom z dodatkowymi potrzebami, bardzo wielu uczniom bez dodatkowych potrzeb, bardzo wielu nauczycielom, którzy w tych klasach pracują, i środowiskom. Dlaczego? Dlatego, że żeby uczeń mógł z dodatkowymi potrzebami, mógł rzeczywiście efektywnie korzystać z tego włączenia, to on musi mieć harmonię wewnętrzną, harmonię zmysłów wewnętrzną. On musi być zintegrowany psychicznie. I to jest proces, to jest dojrzałość do tej integracji. I niektórzy osiągają to, albo zazwyczaj większość osiąga to między 6. a 8. rokiem życia, tak? Czyli wtedy, kiedy startujemy z obowiązkiem szkolnym, ale bardzo wielu z dodatkowymi potrzebami osiąga to znacznie później. W związku z czym moja propozycja jest intensywne wsparcie w segregacji dla efektywnej przyszłej integracji. Jeżeli ta spójność wewnętrzna, integracja psychiczna osoby będzie obecna. I druga, proszę Państwa, drugi ważny element, do czego potrzebujemy specjalistów. Specjalistów potrzebujemy do facylitowania, straszne słowo, ale nikt nie wymyślił lepszego po polsku, proszę Państwa, czyli do wspierania, do moderowania czego? Moderowania budowania relacji. Budowania relacji, bo uczestnictwo, bycie w społeczności, aktywność w społeczności to jest umiejętność tych sprawnych i tych niepełnosprawnych i chęć do bycia w relacji. Proszę Państwa, z kim my rozmawiamy? Albo z tymi, z kim musimy załatwić coś, a najczęściej, najwięcej przyjemności czerpiemy w rozmowie z tymi, których lubimy, z którymi chcemy rozmawiać, którzy są nam emocjonalnie bliscy w taki czy inny sposób. I takie relacje, one się po części pojawiają samodzielnie, ale po części mogą być wspomagane. Czyli potrzebujemy specjalisty, potrzebujemy nauczyciela, potrzebujemy pedagoga, który na terenie placówki będzie realizował programy wychowawcze, programy społeczne, otwierające przestrzeń do nawiązywania takiej relacji. Z badań, które prowadziliśmy, proszę Państwa, już 20 lat temu wyszło, w 20 klasach integracyjnych, żaden uczeń sprawny nie zaprosił na swoje urodziny ucznia z niepełnosprawnością. Jakie oni mają relacje? I gdzie są ci nauczyciele, którzy tam uczą? Gdzie są godziny wychowawcze? Gdzie jest pedagog szkolny? Gdzie jest psycholog szkolny? I tak dalej. Przecież to można wspierać. Nie zmusi się nikogo do nawiązania relacji, ale można dać mu przestrzeń do jej naturalnego pojawienia się. Tylko tą przestrzeń trzeba wykreować. I takich kompetencji potrzebują nasi specjaliści, psychologowie, pedagodzy, do pracy w szkolnictwie wysokiej jakości dla wszystkich. I ostatni element, proszę Państwa, z tego tutaj wyzwania, to jest integracja działań. Czyli krótko mówiąc, kompetencje menadżerskie. Kompetencje menadżerskie. Dzisiaj problem polega na tym, że my mamy, proszę Państwa, wielość propozycji, które się dublują, które się powtarzają. Wydawane są setki milionów złotych na te same działania. Jedna osoba ma przesyt, ma za dużo wsparcia w tym obszarze, a nie ma tego potrzebnego w innym obszarze. W związku z czym integracja, koordynacja. Koordynacja organizacyjna, koordynacja merytoryczna, koordynacja funduszy. Kto płaci za co? Tutaj potrzebujemy menadżerów. Też trzeba ich wykształcić. Niektórzy psychologowie też mogą się do tego nadawać. I pedagodzy. I proszę Państwa, podsumowując, żeby nie przedłużać. Otóż tutaj mamy wyzwanie, które określam klimat. Mówimy o klimacie organizacji, prawda? Już teraz mówimy o klimacie szkoły jako organizacji, szkoły jako placówki edukacyjnej i tak dalej. Narysowałem mapę, narysowałem mniej więcej lokalizację Państwa miasta, regionu, tak? Tu jesteśmy, tu żyjemy. To jest nasze środowisko. Nasze miasto, nasza dzielnica w mieście, nasze sąsiedztwo, nasz region, powiat
i tak dalej. I co, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby w tym miejscu, w którym Państwo żyjecie, byli specjaliści, którzy będą potrafili budować klimat sprzyjający włączaniu. A który klimat sprzyja włączaniu? To jest klimat, w którym mamy odczucie, że żyjemy we wspólnocie. Żyjemy we wspólnocie. Jesteśmy wspólnotą. To we wspólnocie, proszę Państwa, mamy akceptację różnorodności. Wynikającej z przeróżnych sytuacji. Wieku, sprawności, rzutkości, sprytu, inteligencji i tak dalej. To we wspólnocie mamy taką różnorodność. Ona tam się odnajduje. Postawy, życzliwości, otwartości, pomocy wobec innych. Przyzwolenie na bycie niedoskonałym. Nie kult inteligencji i sprytu i cwaniactwa. Przyzwolenie na to, że można być niedoskonałym, można nie być najlepszym, nie najpiękniejszym z wyglądu, ale też nie najbardziej bystrym. Ale przez to, że nie jestem bystry, to nie jestem we wspólnocie wykorzystywany. Tylko z czym się spotykam? Ktoś coś mi podpowie, żebym tą swoją bystrość trochę podniósł. We wspólnocie jest wzajemne wspieranie się w realizacji zadań. Uwielbiamy pracę w zespołach. Niektórzy pracujemy metodą projektów. Uwielbiam tę metodę. Sam ją wprowadziłem w zajęciach dydaktycznych kilka lat temu. Studenci są zafascynowani metodą projektów. Zapraszam na stronę pracowni, którą kieruję. Podajemy, promujemy projekty studenckie, które zrealizowali w ramach ćwiczeń prowadzonych przez moich kolegów. Jakie pomysły mają? Dzwonią do mnie ludzie z instytucji i mówią, czy w przyszłym roku też tak będziecie pracować, bo ci ludzie, co przyszli do mnie, są fantastyczni. A oni pierwszy raz na trzecim roku słyszeli o niepełnosprawności. I są fantastyczni. Oni zrobili i to, i to, i stronę założyli, i jakąś konferencję, i jakąś kampanię na rzecz czegoś. Fantastyczna metoda projektów. Praca metodą projektów polega na tym, że się dzielimy zadaniami. Każdy ma jakieś kompetencje. Jeden ma kompetencje w tym, drugi ma kompetencje w tym i mamy efekt synergii. Właśnie o to chodzi. We wspólnocie mamy możliwość wygenerowania efektu synergii. Nie mamy tej możliwości wtedy, kiedy zamiast współpracy mamy rywalizację. Kiedy mamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej rywalizację, konkursy. Kto lepszy, kto szybciej, kto więcej. No i proszę Państwa, management, czyli zarządzanie różnorodnością. To jest wyzwanie. Zarządzanie różnorodnością. Piękne są pozycje, tutaj Państwo specjaliści od biznesu, chylę czoła. Na pewno doskonale się na tym znacie, jak to jest właśnie zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie. Ale edukacja to jest instytucja. To jest też organizacja. I tam też trzeba zarządzać różnorodnością. I potrzebujemy specjalistów od zarządzania różnorodnością w edukacji. I to też musi być przedmiotem kształcenia. Może być w ramach psychologii. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I życzę... I życzę wiele radości z kolejnego roku pracy akademickiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten niezwykle inspirujący wykład, dający do myślenia. Powiem, że naprawdę chylę czoła nad pracą, nad tematyką. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Dziękuję za to. Że bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Ja czuję się bardzo zaszczycony. Solidna wiedza. Dziękuję. Dziękuję. Zaczarowany.
Nowance się zbierałem tutaj, jeśli chodzi o kierunek. Bardzo się cieszę, że właśnie w tą stronę Państwo chcecie iść. Tak. Bardziej, że mamy te środki. Bardzo się ucieszyłem, bo i przedszkole i tamto, także tutaj no, zresztą też bardzo cenię działalność Pani doktor Czupy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Rektora zapraszam teraz do wspólnego zdjęcia. Pogoda jest przychylna nam, więc na schodach budynku, w którym się znajdujemy, zrobimy wspólne zdjęcie. Zapraszam serdecznie.